W tym odcinku przejdziemy sobie do zaawansowanych technik typów generycznych i omówimy sobie ograniczenia generyków, i może przestaniemy stosować taki ogólny byt jak generyk. Dlatego, że już troszkę wstępu mamy za sobą, troszkę czujemy mniej więcej jak działają te generyki, więc zaczniemy sobie e, tworzyć klasy, które w praktyce coś robią, tak jak wcześniej mieliśmy reprezentację zwierząt. Tak samo tutaj sobie zmienimy to, jak działa ten generyk, żeby można było e, mówić o czymś konkretnym. Więc e, bardzo szybkie powtórzenie jeszcze. Generyki pozwalają nam zabezpieczyć się przed e, class cast exception w takim bardzo dużym uogólnieniu i wskazać na to, jakie typy mają być na przykład argumentami metod, czy jakie mają być Typy pól przechowywanych w klasie, a może jakie typy mają zwracać metody, więc pozwala nam to uelastycznić w jakiś sposób klasę, robiąc na niej pewien zestaw elastyczności i ograniczeń. Dodatkowym ograniczeniem, które możemy wprowadzić, czyli doprecyzowaniem, które pomoże nam wytwarzać kod źródłowy, no bo tak to naprawdę działa, byłoby zastosowanie tutaj właśnie ograniczeń. I ograniczenia działają w ten sposób, że możemy zmusić też środowisko i kompilator żeby sprawdzał czy na pewno ten typ, który tutaj przekazujemy, jest klasą dziedziczącą po jakiejś wskazanej przez nas innej klasie. Bardzo prostym przykładem byłoby tutaj napisanie na przykład Extends Number i wtedy każdy generyk, który tworzymy w ten sposób, tak jak mamy tutaj, musiałby być liczbą. Zobacz, że w jednym przypadku mamy String, co od razu tutaj zwraca nam błąd i nie pozwala skompilować prog programu. Jest to dla nas dosyć wygodne, dlatego że w zestawie instrukcji w tej klasie Generic możemy odwoływać się wtedy do metod z, z typu, który wskazaliśmy. To pozwala nam na wykonywanie operacji, które są możliwe tylko dla liczb, ale z drugiej strony też zabezpiecza, że nikt nie wrzuci do nich stringa i nie będzie próbował na tym stringu wykonać właśnie operacji, które są dla niego nielegalne. Więc zobacz, z racji tego, że tu jest number, no to w metodzie takiej na przykład jak ta get mając ten, ten nasz T, który jest tutaj, klikając na nim kropka, mamy dostęp do zestawu wartości i metod, które są właśnie tutaj w klasie Number. I to jest dużo wygodniejsza dla nas sytuacja, niż kiedy ten T jest po prostu literką T. Dlatego że jeżeli nie mamy takiego ograniczenia, to on jest traktowany jako object, czyli T. Kropka pozwala nam na dostęp tylko z tego z tej klasy, która jest rootem we wszystkich klasach jawowych. Więc tak po cichu jest tutaj napisane Extends Object. Ok, i trzeba zdawać sobie z tego sprawę, bo tutaj ten zestaw metod jest znacznie ograniczony. Wydaje mi się, że w tym momencie znaczenie generyków i korzyści, które z niego idą, zaczynają być dla ciebie dosyć klarowne. Wcześniej zabezpieczało nas to przed błędami, teraz pozwala nam nawet na pisanie funkcjonalności. Które, tak jak w polimorfizmie, pozwalały nam dzięki deklaracji typu ogólnego zawęzić zestaw odpowiedzialności klasy, czyli hermetyzować w jakiś sposób funkcjonalności, natomiast rzeczywiste ich wykonanie przekazać do, do obiektu inicjowanego. Tak samo tutaj w generykach możemy posługiwać się, tak samo jak w polimorfizmie, właśnie tymi ogólnymi strukturami, które wskazujemy. Natomiast sposób w jaki rzeczywiście się wykonają, będzie zależał od rzeczywistego typu. Jest to bardzo korzystna dla nas sytuacja. Spróbujmy sobie przemianować tego generyka. Niech to nie będzie taki nudny generyk. Nazwijmy go na przykład wybieg, czyli no, taka elegancka nazwa na klatkę dla zwierząt, czy tam ich jakieś podwórko. Nazwiemy go wybieg. Więc ja tutaj klikam na niego i zmieniam nazwę na wybieg. Ctrl Shift Shift F6 możesz zastosować albo kliknąć prawym przyciskiem myszy, refactor, rename. Wybieg. Ok, na razie zostawimy sobie tutaj też w mainie użycia tego generyka. Wrócimy do nich. Natomiast chcemy, żeby w wybiegu mogły przebywać zwierzęta, nie dowolne obiekty, tylko właśnie zwierzęta. Dlatego piszemy Extends Animal. I teraz mamy klasę, która jest wybiegiem, do której można, no tak jak tutaj widać, wstawić jakieś zwierzę, a później można pobrać to zwierzę. OK? i w zależności od tego jaki wybieg stworzymy, to od razu będziemy dostawać do niego adekwatną klasę. Zobaczmy jak to wygląda w praktyce w mainie. Tutaj nie możemy tworzyć integer, za to możemy stworzyć sobie na przykład wybieg słoni. I możemy sobie zrobić wybieg na przykład... Żyraf. OK, zauważ, że set od razu buntuje się, bo nie można wstawić stringa, skoro t na podstawie tego trójkątnego nawiasu, który jest teraz elefant, zmusił nasze pole T do bycia elefantem. Więc nie można ustawić set string, bo to jest elefant teraz. I właśnie dlatego musimy sobie tutaj e, m, pot, potworzyć takie elementy. Bierzmy set new, elefant, nazwijmy go. Benio i drugi tutaj Żrafa, new Żraf, i niech to będzie Kasia. Zobacz. Dzięki temu od razu tutaj dostaniemy w gecie również e, żyrafę. i od razu tutaj w gecie dostaniemy elefant. Technicznie można by to robić rzeczywiście bardzo naokoło i też by działało, ale zauważ, że generyki niosą taką ogólną korzyść, która zapewnia, że będziemy mieli odpowiednią. Odpowiednią implementację do korzystania z tego typu. Nie musimy się go wstydzić, nie musimy traktować go jak animal. W sytuacji, gdybyśmy mieli wybieg, który po prostu obsługuje animal, tutaj mielibyśmy typ animal, tutaj typ animal i tutaj typ animal, to moglibyśmy sobie na takim obiekcie wybieg string, niech to będzie wybieg elefant, wykonywać tylko instrukcję z animal. Natomiast zobacz, dzięki temu, że mamy tutaj wybieg elefant, Możemy wykonywać na jego elementach get od razu metody słonia. Bez konieczności rzutowania takiej klasy. I to jest pierwsza korzyść, która nam, e, która nam od razu się pojawia. Dalej będą kolejne. Zmienimy wybieg integer na wybieg żyraf. Ok. Zobacz, z racji tego, że wybieg może mieścić więcej niż jedno zwierzę, ale chcielibyśmy móc sprecyzować, że w tym wybiegu no wiadomo tym się charakteryzują w wybiegi, że mają konkretne zwierzęta w konkretnych miejscach. Raczej nie są mieszane, tak? E, mają swoje podwórka. Więc tutaj będą tylko żyrafy i innych zwierząt nie wpuszczamy. Możemy dlatego e, na przykład zaimplementować wybieg tak, żeby on obsługiwał kilka zwierząt. Za chwilkę nam się to przyda. E, zróbmy, żeby właśnie tak było. Więc tutaj nie będzie private t, czyli pole, tylko będzie na przykład lista Typu T. Od razu sobie zainicjalizujmy ją, New array list. Ok. Każdy nowo utworzony wybieg będzie miał listę zwierząt, pustą, więc nie będzie tam zwierząt. I one będą konkretnego typu wskazanego przez nas w kodzie. Jeżeli pobierzemy tą listę, to tutaj będzie zwracany typ list. Natomiast jeżeli będziemy chcieli dodać jakieś zwierzę to będziemy mogli je dodać metodą add i ona tutaj się doda do naszej listy Na razie nie będziemy implementować usuwania i tak dalej z listy ważne, że mamy jakąś tutaj listę jakiś zestaw metod też będzie wystawiał ten, ten wybieg OK, co nam to da? No bo zobacz, tak naprawdę generyki mogą odbywać się na troszkę głębszych poziomach niż, niż tutaj jedynie to extends animal w mainie mamy tutaj tworzenie wybiegów i do każdego jest dodane jedno zwierzę ja stworzę sobie tutaj jeszcze jeden wybieg ze słoniami po prostu przekopiuję ten ten kod wpiszę wybieg 2 tutaj żeby je rozróżniać oczywiście w, w, w tych trzech przypadkach i dodam kolejne zwierzęta niech to będzie Henio, Jasio i Tomek i teraz mamy dwa wybiegi. I zobacz, mogłoby się tak przytrafić, że na przykład z jakiegoś powodu trzeba by było porozkładać zwierzęta po wybiegach równo, żeby one tam się mieściły. Tak? No bo tutaj wiadomo, są trzy, może być im ciasno, a tutaj jest jeden, żyje jak króla, może nawet jest mu samotnie. No i z tego powodu trzeba by było implementować funkcjonalności. No ale jak tutaj pisać taki kod z funkcjonalnościami? No bo nie wiadomo, czy ten wybieg elefant. Czy w tym przypadku wybieg giraf będzie miał konkretnie akurat ten typ? Więc nie możemy utworzyć metody, w której powiemy, no tak, metoda przyjmująca typ generyczny, taki e, giraf osobna i elefant osobna, bo by nam eksplodowała liczba metod, gdybyśmy mieli wiele typów zwierząt w zo. Eksplodowała, czyli po prostu byłoby ich tak wiele. Z tego powodu robi się właśnie e, specjalne implementacje, napiszę niżej, czyli powiedzmy, że chcemy sobie porównać. Różnica między nimi, tak naprawdę. Więc piszemy sobie statyk, statyczną metodę, no bo tutaj main jest statyczny i on może wywoływać tylko statyczne metody w obrębie tej klasy. Chcemy robić compare tak samo jak numbers, więc potraktujmy to konwencjonalnie. Int compare. No i tutaj byśmy musieli przekazywać co? Wybiegi, tak? Więc możemy napisać wybieg. I tutaj argument 1, wybieg, i tutaj argument 2. OK, a w środku, w metodzie, abyśmy porównywali t1, czyli ta lista, no powiedzmy, że jej rozmiar, odjąć lista druga, i byśmy mieli taki konwencjonalny mechanizm porównywania. Tak, jeżeli t1 jest większe, no to jak odejmiemy od niego mniejsze, to dalej będzie dodatni wynik. Jeżeli te dwa będzie większe, no to odejmiemy od mniejszego większe, więc się zrobi ujemny wynik. To jest typowy komper, konwencjonalny we wszystkich typach liczbowych. Więc zobacz, jeżeli chcielibyśmy teraz wykorzystać ten nasz mechanizm, no będzie problem, no bo co się stanie? Jeżeli napiszemy tutaj komper i wstawimy nasz wybieg elefant oraz wybieg 2 elefant, ok, to będzie w porządku. Natomiast tu Niżej, będziemy mogli też wpisać wybieg elefant, przecinek i wybieg giraf, a to już jest niedobrze. Zobacz co, się, zobacz, co się dzieje. Chcemy wymusić, żeby porównywać tylko wybiegi tych samych zwierząt. Słoni ze słoniami. Tutaj natomiast może wpaść element, który jest wybiegiem, czyli generykiem, z zupełnie innym. Zastosowanym typem końcowo. Tak więc nie możemy mieć na przykład w metodach, w których generycznie chcielibyśmy obsługiwać elefant, dostęp tylko do elefantów, tak jak tutaj do Żyraf. Dlatego powinniśmy zastosować właśnie taką strukturę, w, w której wskażemy jawnie, że T extends animal i w wybiegach chcemy zastosować właśnie taki T. W obu ten sam. I teraz dzięki takiemu zabiegowi, zobacz, jest od razu wskazane, że nie porównujemy wybiegu słoni z wybiegami żyraf, no bo to są zupełnie inne wybiegi, tak. Może tutaj być problem na przykład w kodzie, jeżeli te implementacje się różnią. Elefant jest obsługiwany zupełnie inaczej niż żyrafa. Może to wynikać polimorficznie na przykład z rzeczywistego typu, który jest zastosowany, to już wiadomo, mamy za sobą. I dzięki takiemu zabezpieczeniu jesteśmy pewni, że na pewno obsłużymy te zestawy danych, które są ze sobą spójne i których wartości będą zachowywać się podobnie. Tak? Program by się zachowywał nieprzewidywalnie, jeżeli byśmy zrobili tak ogólny mechanizm jak porównywanie samych wybiegów. Więc tutaj, więc tutaj to ostrzeżenie jest pożądane. Oto, że ono jest pożądane. Nie zbuduje się i dobrze. Ok, więc zobacz, możemy sobie tak ograniczać zarówno w metodach, w klasach, jak i w interfejsach. Ograniczać jakie typy dopuścimy do naszego generyka, a dzięki temu wiemy na etapie tutaj projektowania klasy, że zestaw instrukcji, które znajdzie się tutaj, w tym T jest bardzo dobrze znany i możemy korzystać na przykład z. GET powiedzmy pierwszy element. Kropka, tak, i mamy dostęp do instrukcji z animal. To jest dla nas dosyć wygodne, bo możemy robić tutaj polimorficznie taką operację na, na animal, nie martwiąc się o to, czy trafiła się żyrafa, czy trafił się słoń. Ok, więc to by było na tyle. Te ograniczenia działają w tym przypadku tutaj w jedną stronę, czyli ograniczamy od dołu, czyli mamy tylko to, co dziedziczy z animal. A nie wszystko do Animal. Zapamiętaj to sobie, bo to ci się za chwilkę przyda. Zapraszam dalej. Ilekroć mówimy o typach generycznych, szczególnie tych zawężanych, ograniczanych, to bardzo dobrze wspomnieć sobie, o, jak działa dziedziczenie w przypadku generyków, bo jest to dosyć charakterystyczna sytuacja, która przez wiele osób jest źle rozumiana i, i dziwią się, że wychodzą im błędy. Natomiast jest przyczyna, która tłumaczy wiele kwestii związanych z dziedziczeniem generyków. Zróbmy sobie właśnie to w tym odcinku i zacznijmy może od przetłumaczenia sobie tego wybiegu. Troszkę uprzątniemy na konkretnie nazwę angielską, tak? Bo stosowaliśmy Animals, Elephants, niech i tutaj będzie. Zdaje się Enclosure. Dobra, tu od razu wszystkie te trzy wystąpienia. Enter, zgadzamy się, czyli Enclosure, Shift F6 się zmienia nazwę klasy, jeśli, jeśli to robisz. Dobra, no i tutaj jeszcze mamy Nice Printer który nam nie będzie do końca potrzebny, możemy sobie go zostawić jednak żeby się nie zgubił. I przejdźmy do Main. W Main chciałbym zostawić to, bo tutaj mamy dużo przypadków, które, które możemy sprawdzać jak ze sobą współgrają. I Ciebie też zachęcam, żebyś eksperymentował. Natomiast tu na samym dole znowu dalej dopisujemy i chciałbym tutaj wprowadzić coś takiego. Utwórzmy sobie object o i zainicjalizujmy go, no na przykład new object. Ok, to jest taki najprostszy obiekt dowowy, on nic nie ma, na nim można tylko tu string wywołać i sprawdzić jakie miejsce w pamięci zajmuje. Natomiast niżej napiszmy sobie jeszcze string s i utwórzmy sobie nowy string, niech to będzie na przykład tekst, o tak. Dobrze, no i teraz zobacz. Z racji tego, że string dziedziczy po object, bo wszystkie klasy dziedziczą po object, to możemy sobie zrobić takie przypisanie, że o równa się string. I to będzie prawidłowe. Polimorficznie rzecz biorąc, na o nie będę mógł wywołać metod stringa, natomiast on rzeczywiście jest stringiem. Mogę go na przykład zrzutować. Tak, w ten sposób. Teraz będę mógł te stringowe metody wywoływać. Jednak clue jest takie, że nie można wywołać tych metod, ale można przypisać do siebie. No, z racji tego, że tutaj to wykona się tak samo, jakbyśmy polimorficznie utworzyli obiekt w ten sposób. Ok? Natomiast poprzez przypisanie. Jak to wygląda przy generykach? No, właśnie tutaj sytuacja jest troszkę inna. Jeżeli mamy jakiś generyk, jak na przykład ten, ten nasz enclosure. I tutaj sobie zrobimy, no powiedzmy, elefant. Ok, no i tutaj mamy słonie. Równa się, no i tutaj new enclosure. Ok. Natomiast niżej zrobimy sobie też enclosure, ale niech to będą animal. Zwierzęta. Jak najbardziej możemy to zrobić. Nie ma w tym niczego złego. Natomiast gdybyśmy chcieli tutaj. Przypisać do zwierzęta równa się słonie, to zobacz, ten kod się zaświeci. Ok, no i tutaj Required Type jest Enclosure Animal. Mimo, że elefant dziedziczy po e, słoniach, mimo że, mimo, że elefant dziedziczy po animal, to nie możemy zrobić takiego przypisania. Pytanie brzmi, dlaczego tak jest? Te klasy w ogóle nie są ze sobą związane. Enclosure sam w sobie rozszerza object. Więc jak tutaj mogłoby się za polimorficznie zadziać, że dwa obiekty, które rozszerzają object, mogłyby być zamiennie stosowane. To jest taka sama sytuacja, jakbyśmy chcieli przypisać zupełnie niesprzęgnięte ze sobą typy. Na przykład integer 5 I pod ten string przypisać integer. To jest ta sytuacja, która dzieje się tu przy generykach. I mimo, że wydaje nam się, że to jest ten closure, i to jest ten closure, to to są typy, które mają nad sobą object. Ok? I są zupełnie inne. Generalnie to wiąże się też trochę z mechanizmami budowania projektów javowych. Tam tak naprawdę tworzą się. Dla takich struktur y, typy, które mają odpowiednie rzutowania, mostki i rozwiązania pozwalające na korzystanie z generyków. Więc w kodzie wynikowym, po skompilowaniu programu, no takie struktury po prostu nie mają sensu. I tak samo tutaj u nas, ja to usunę. Zwierzęta nie mogą być przypisane do słonie. To jest nielegalne i dobrze, że tak jest, bo mogłoby to prowadzić do wielu błędów, szczególnie związanych właśnie z, z hermetyzacją i z polimorfizmem, jeżeli byśmy zaczęli podmieniać je Połamalibyśmy na przykład dobre praktyki programistyczne Solid Na przykład Na, na przykład listkow. No i tutaj To podstawienie by było Błędogenne Natomiast co możemy tutaj zrobić Ciekawe jest to, że pod object o Możemy przypisać na przykład Zwierzęta Albo możemy przypisać tutaj słonie i to będzie jak najbardziej legalne, tak? To znaczy, że właśnie ten enclosure, jak widać, jest związany z objectem, bo każda klasa jest, natomiast nie jest z tymi sąsiadującymi ze sobą klasami. To jest ważna rzecz, którą należy pilnować. Szczególnie często właśnie słyszę zapytanie, dlaczego tutaj nie można enclosure utworzyć elefant, żeby tu się polimorficznie tak jakby utworzył enclosure utworzył generyk, który ma parametr. No zobacz tutaj elefant dziedziczy niby po animal, dlaczego nie można takiego zapisu zrobić? No i to jest właśnie wyjaśnienie. To co napisaliśmy przed chwilą, to są zupełnie inne typy z punktu widzenia programu końcowego. One może są podobne w tym momencie, ale gdy się kod skompiluje, nie będą w ogóle. Dlatego, że tak możemy zrobić, inaczej nie możemy. Wiele wytłumaczy się, gdy poruszymy sobie temat lekcji. Type Rusher, czyli czyszczenie typów w momencie kompilacji programu. Natomiast na ten moment musisz zapamiętać, że to są inne typy. Jeśli chciałbyś je potraktować jako typ, to mógłbyś sobie wyobrazić, że to jest zupełnie nowy typ, który po cichu sobie wprowadzamy. Ok? Jeżeli na przykład on by nie miał tego, to encloser to jest taka klasa, która się tu automatycznie stworzy. Klasa tego typu. Ok? Podobnie jak automatycznie tworzymy klasy anonimowe po cichu, to tutaj po cichu tworzą się takie enclosure, które mają zestawy z elefant, a potem inne enclosure, które mają zestawy z animal. I tak to działa wewnątrz jabły w środku, to jest z tym spowodowane. Zachęcam cię do poeksperymentowania, Zost zobacz sobie, co możesz pod, co popodstawiać, i zapraszam dalej. W poprzednim odcinku prezentowaliśmy sobie trochę niefortunną cechę generyków, nie pozwalającą na e, przypisywanie typom. Wydawałoby się bardziej ogólnym, y, obiektów, które są nieco bardziej doprecyzowane. Więc tak jak widzisz tutaj na ekranie, nie można było przypisać do zwierząt, czyli generyka, który ma y, tutaj wstawioną klasę bardziej ogólną, takiego generyka, który ma klasę bardziej precyzyjną, bo to są dwa zupełnie inne typy, natomiast jest pewna struktura dziedziczenia w generykach, z której moglibyśmy skorzystać i która by rozwiązała nam y, podobne problemy. Więc możemy robić podklasy generyków na takiej samej zasadzie jak to w listach jest zrealizowana. Czyli array lista dziedziczy z listy, która dziedziczy z kolekcji, a kolekcje i tak dalej. Więc tutaj przekazywany jest ten generyk o ten typ generyczny właściwie w głąb całej hierarchii klas dziedziczących po sobie. Więc... Tutaj moglibyśmy wykorzystać raczej to w tym kierunku i szukać dziedziczenia na generykach bardziej w tym kierunku. E, więc spróbujmy sobie to wykonać. Jeżeli jest, jeżeli jest taka klasa Enclosure, tu jest te extends Animal, tak? I ona rozszerza Object, no to możemy sobie ten object tutaj już darować, bo to był tylko przykład. No to chcielibyśmy ją zaimplementować podobnie, jak jest właśnie zrobione w ArrayListach. Zajrzyjmy sobie do ArrayList, Ctrl-N i tutaj napiszmy ArrayList Ok. Widzimy, że ta lista jest generyczna, tak? Ona przyjmuje dowolne a tutaj klasy, niczym nieograniczone. No i możemy do niej wrzucać takie elementy tych klas. Zobacz, że abstract lista, którą rozszerza, też przyjmuje jakiegoś generyka. No i jeszcze jest implementowana lista, która też tego generyka przyjmuje. Więc ten generyk odaraj listy idzie w dół do klas, z których dziedziczymy i jest też przekazywany, więc otwórzmy sobie abstract listę i ta abstract lista rozszerza abstract collection, gdzie też to jest przekazywane i dalej jeszcze implements list, no to wynika właśnie z tego, że też array lista te listę implementuje, no i w abstract collection wciąż implementuje jeszcze interfejs, do którego dalej przekazywany jest ten generyk więc zobacz, że struktura generyczna może być bardzo głęboka i w ten sposób implementując to, będziemy mogli pozwolić sobie właśnie na dziedziczenie. Zobaczę jak to wygląda w praktyce. Zamknę te array listy, zostawię nam sam enclosure. Rozszerzmy sobie tą klasę. Zróbmy sobie klasę, która będzie się nazywała tutaj w tym pakiecie new java class i niech ona się nazywa modern enclosure. Czyli zwierzęta dostały jakiś nowoczesny wybieg pozwalający im robić trochę więcej niż w zwykłym wybiegu. Klikam Enter I w, modern, i w Modern Enclosure pisze, że on Extends rozszerza nasz Enclosure. No i zobacz co tutaj się dzieje. W tym momencie nam się świeci, że tu jest surowe, więc trzeba wskazać, że tutaj będzie jakiś typ T. Skąd on się musi wziąć? Więc musimy również tutaj w deklaracji klasy wskazać, że to jest typ T. Dalej nam podpowiada tutaj, że jest ograniczany przez animal, więc również i tu musiałby być ograniczany przez animal, aby mogło to prawidłowo działać. Więc możemy tutaj wpisać extends animal i teraz ta nasza klasa, jej deklaracja, robi generyczny przyjmuje generyczny typ T, który rozszerza animal, co zaspakaja yy, tutaj sygnaturę tej klasy Enclosure, która też chce generyk, Rozszerzający animal. Jak do tej pory wszystko wygląda w porządku. Możemy sobie dodatkowo jeszcze, dla wyjaśnienia, bo to też często się spotyka, dodać dodatkowy generyk. Niech on się nazywa S i to będzie dowolny typ. No i teraz e, zobacz, co się dzieje w takiej sytuacji, w której chcielibyśmy utworzyć modern enclosure. Nie będziemy tutaj dopisywać funkcjonalności, dlatego że wyczerpaliśmy jakby polimorficzne e, wskazówki w innych rozdziałach. Natomiast pokażmy sobie, jak utworzyć taki obiekt, jak to się ma do enclosure. W main, na samym końcu, na dole. I jeszcze raz zrobimy sobie enclosure, tak żebyś mógł wyżej zobaczyć, jak to działało wcześniej i zobaczyć, jak to działa teraz. Więc utwórzmy sobie enclosure typu elefant. Wybiegi słoni. I tutaj new enclosure. OK, zróbmy sobie też taką samą strukturę jak tu niżej zwierząt. I tu też ma ten closure, więc w tym przypadku wiemy na pewno, że nie możemy zrobić takiego przypisania, że wybieg zwierząt równa się wybieg słoni. No i wynika nam to bezpośrednio z tego, co wyżej. To są zupełnie inne typy. Natomiast. Możemy w tej sytuacji zrobić sobie coś takiego, że będziemy mieli tutaj klasę modern enclosure, która będzie przyjmowała na przykład elephant i animal, i tutaj utworzyć sobie również w tym generyku t extends animal. Elephant. No i tutaj z prawej strony yy, też musimy mieć tak Modern Enclosure. No i zobacz co się dzieje teraz. Enclosure, wybieg słoni, okay, ma elefant w tym miejscu. Natomiast Modern, wybieg zwierząt, też ma elefant, ale ma jeszcze animal. Więc ten elefant zaspakaja całą sygnaturę tego Enclosure, co powoduje, że można przypisywać to, ale zobacz, tylko w tym kierunku. Wybieg zwierząt nie może być wybiegiem słoni. Natomiast wybieg słoni może być wybiegiem zwierząt. Czujesz tą różnicę? Tutaj mamy typ bardziej doprecyzowany, a tutaj bardziej ogólny. No i teraz zaskoczę cię. Możemy nawet zrobić tak, że tu będzie enclosure utworzony przez modern enclosure. No, i zobacz, co się dzieje w tym momencie. W tym momencie już można je do siebie przypisywać. No, i ja wrócę tutaj do tego poprzedniego stanu. Tu sobie zakomentujemy, że tak nie można, a wybieg słoni równa się wybieg zwierząt, już można. I co tam się dzieje w środku? Tak naprawdę, pod spodem, pod metodą. Modern Enclosure jest Extend Enclosure T. Ten T będzie się brał stąd z Animal. A że tutaj wskazaliśmy, że to jest elefant, to tak naprawdę pod spodem utworzy się właśnie to. I z tego powodu to do siebie pasuje. Spójrz, to jest ten sam powód, dla którego możemy przypisać. Tak jak robiliśmy na samym początku, do listy Animal array listę. Okej, okay, polimorficznie. I tutaj to się łączy. I właśnie dlatego to tak e, współgra ze sobą, że w ten sposób możemy. Natomiast zobacz, sam enclosure na różnych, nawet jakby tutaj były, wiesz, zwierzęta i tu zwierzęta, to tutaj jest elefant i już nie możemy tego przepisać. Natomiast tutaj, dzięki temu, że one są podzieliczone po sobie, i że mamy ten elefant, to tutaj to dziedziczenie może zadziałać w tym kierunku. OK? Jeżeli będziesz miał tego typu problem jak wyżej, to zastanów się, czy można tą strukturę złożyć tak jak tu. Tylko że zobacz, ten animal, który tutaj przekażesz, będzie musiał być też jakimś też, też jakimś argumentem obsługiwanym w Modern Enclosure. Tutaj w tym, w tym przypadku to jest S, tak? On też mógłby być Extends Animal. Wtedy mógłbyś sobie zrobić taki mostek obejście, adapter, którym byś mógł zaimplementować, tak? Jakieś akcje związane z tymi dwoma elementami i przypisanie tych elementów i z wykonania na nich również jakiś logik. Równie dobrze mógłbyś tutaj przechowywać w konstruktorze słonia i zwierzę i też wykonywać na nich akcje, których nie mógłbyś wykonać, na przykład tutaj na osobno elefant, osobno na animal. Przejdę do modern enclosure i tutaj usunę ten. Stawmy samo S. Ok, więc widzisz tutaj, jeśli chodzi o dziedziczenie z klasy generycznej, no to nie ma żadnego problemu. Problem jest przy dziedziczeniu w generykach używanych przez tą samą klasę generyczną. Musisz to zapamiętać, bo to też jest popularne pytanie, szczególnie na rozmowach kwalifikacyjnych. Często idą podpuchy, takie naciągane trochę, w których, w których się mówi rekrutowanemu na przykład, że jest odwrotnie, i on wtedy to. Natychmiastowo przytakuje i, i, i wtedy rekruter wie, że tamta osoba, no. Nie wie po prostu, jak to działa, ale chce, żeby gładko poszło na, na rozmowie kwalifikacyjnej. Jeżeli ktoś powie odwrotnie, to ty sobie przypomnij i poucz, że typ rozszerzany, może typ generyczny tutaj może się. Może się po sobie dziedziczyć i możemy go przypisywać zupełnie tak jak lista i Lista, to jest dobry przykład do zapamiętania. Natomiast jeżeli w generyku w środku jest typ wprowadzony, który nawet je, jeśli jest w strukturze hierarchii dziedziczenia, to on nie może być inny, jeżeli chcemy przypisywać na przemian między sobą te obiekty. To jest bardzo cenna wskazówka. Zachęcam Cię do zapamiętania o niej. W tym odcinku wprowadzimy dzikie karty i pokażę, w jaki sposób takie dzikie karty ograniczać. Chodzi tutaj o ograniczenie od góry, takie jak robiliśmy sobie wcześniej przy okazji klas i interfejsów. W tym przypadku pokażę to na przykładzie metody, bo tam właśnie one mają głównie zastosowanie. Wcześniej stosowaliśmy taką strukturę, ja tutaj o, może od razu ją pokażę. T, czyli ten typ, który deklarujemy w sygnaturze Extends Animal, i to znaczyło, że możemy tutaj wskazać tylko taki typ, który rozszerza Animal. Stosowaliśmy też tutaj w main to na statycznej metodzie na dole, więc jest to dosyć znana już struktura. Natomiast jest jeszcze taki znacznik, znak zapytania. Znak zapytania. Na przykład tutaj można wprowadzić coś takiego Extends Animal. Okej, okay, widzisz, że to się nie świeci na czerwono, czyli ma to jakiś sens. No teraz spróbujmy sobie wyjaśnić po co w ogóle coś takiego mielibyśmy wprowadzać. Ten znak zapytania to jest dzika karta. Dzika karta, no jak sama nazwa mówi, mówi dopuszcza wszystko. Więc dzikie karty mogą być używane na przykład w parametrach, w polach czy w jakichś lokalnych zmiennych, czyli takich rzeczach raczej niezwiązanych z klasami i interfejsami i używane są też często do zwracania typu więc tutaj widzimy, że to silnie jest związane raczej z metodami i z wykonywaniem jakichś funkcji. Nie robimy tego przy instancjonowaniu generycznych klas, na przykład. Tutaj, tak jak pokazywaliśmy sobie w tym miejscu, trzymamy się tego raczej i będziesz tego używał raczej przy okazji metod. I właśnie też tutaj tak pokażemy sobie przykład, jaki problem się pojawia, którego nie da się rozwiązać. Zbyt łatwo, natomiast właśnie ta dzika karta nam pozwoli go rozwiązać. Rozważmy taki przypadek, w którym chcielibyśmy na naszej liść, liście animals tutaj policzyć, ile mamy słoni. Można to zrobić na kilka różnych sposobów, no ale generalnie nie chcielibyśmy tego robić tak jak tutaj for each i dla każdego tutaj sprawdzać instance of elephant. Chcielibyśmy sobie to przenieść do jakiejś metody. No i teraz w zależności od tego. Jakie mamy zwierzęta w środku, to możemy zawężać ten nasz zakres odpowiedzialności metody, czyli generycznie od, go, od, generycznie od dołu od góry wybrać takie optymalne miejsce. Natomiast, gdyby się trafiła sytuacja, że mielibyśmy dwa rodzaje słoni, na przykład, albo klasę, która dziedziczy po słoniach, to tutaj pojawiałby się problem typu niespójnej listy argumentów w takiej metodzie. Spróbujmy sobie ją napisać. Może tu na górze, żeby było widać dobrze listę niżej? Spójrz, jeżeli zrobimy sobie taką no public static int count elephant, tak, metodę, która liczy słonie, no to moglibyśmy tutaj wpisać list elephant. OK. No i teoretycznie przekazać do niej listę elephant. Zobacz, że my tutaj nie mamy listy elephant, tylko mamy listę animal. OK. Więc zaczyna się robić problematycznie. No bo musimy tutaj wskazać animal, żeby można było wrzucić taką listę do tej, do tej metody. Więc jeżeli zrobimy list animal, no to zwracam Twoją uwagę, że gdybyśmy mieli drugą listę elefant, to wtedy ona przestanie działać. I jak rozwiązać taki problem? Tutaj dodam jakiegoś. Słonia na szybko. Jak taki problem rozwiązać, żeby obsłużyć tą metodą i taką, i taką listę. Spróbujmy sobie ją wywołać trochę niżej i zobaczymy, co będzie mówiła. Jeżeli napiszemy Count Elephants i tu podamy Animals, no to nam zadziała w tym momencie to co mamy. A jeżeli napiszemy Count Elephants i podamy Elephants. To już nie. Pokazywaliśmy sobie wcześniej przy okazji przypisywania tutaj, że enclosure elephant i enclosure animal to są inne typy. Nie można ich do siebie przypisywać nawzajem, bo one dziedziczą tak naprawdę po object. I tutaj właśnie takim echem odbija do nas się ta informacja, nie pozwalając nam wykonać na tej metodzie instrukcji z listy elephants. W środku chcielibyśmy wykonać taki kod, że for, czyli dla każdego Animal, zwierzęcia, które na chwilę będzie się nazywało za każdym razem a. Przeiteruj listę le. No i tutaj, jeżeli a instance of elephant, czyli to coś jak, coś jak ta pętla tutaj, wywołujemy give me luck i zliczamy, ile tych słoni jest. Chcielibyśmy to móc wykonać na obu tamtych listach. Zróbmy sobie tutaj counter, który jest równy 0. I dodawajmy do niego. Za każdym razem słonia. A na końcu return zwrócimy ten counter. No dobrze, więc mamy taki rzeczywisty przykład. Spróbujmy teraz e, uruchomić ten program na Animals i zobaczymy. Zobaczymy, ile tych zwierząt nam pokaże. Ja tutaj zakomentuję, żeby się zbudowało. Ok, czyli po wyliczeniu powinno nam wypisać give me luck, czyli powinno nam wypisać 4 razy give me luck w tym miejscu, żeby jeszcze było wiadomo, że to na pewno to. Wpiszę sobie tutaj println. Generic method. No i uruchomimy sobie tego maina I jest tutaj, generic method I raz, dwa, trzy, cztery razy życzę szczęścia Raz, dwa, trzy, cztery słonie Więc to się zgadza, tak? I tu nam zadziałało, a chcielibyśmy żeby zadziałało jeszcze Dlatego elephants. I co możemy z, z tym zrobić? Właśnie tutaj z pomocą przychodzi nam generyczna dzika karta, pozwalająca wprowadzać właśnie wszystkie typy, które są spójne z jakąś definicją. No i tutaj, akurat, definicją będzie ograniczenie od góry w tym przypadku. Więc zmodyfikujmy sobie ten program. OK, na górze przejdźmy do metody. Tutaj od razu mamy sugestie. On sobie. On sobie tutaj mówi, że nie używamy tego counter w ogóle nigdzie w kodzie, no ale w porządku. To nie ma znaczenia w tym momencie. Zaraz sobie dopiszemy. Problem jest taki, że chcielibyśmy tu móc przekazać list animal, list elephant, ok? I żeby to działało. Jak możemy to osiągnąć? Wprowadzamy tutaj takie pojęcie jak znak zapytania extends. I tu w tej metodzie możemy domniemać, że wszystko co rozszerza animal jest prawidłowe. Tak trochę to przypomina taki zapis, który mieliśmy na dole. Że static t extends animal i później powołujemy się na to t w tych miejscach. No i teraz zobacz, przestało się świecić na czerwono. Ok, zróbmy sobie jeszcze raz tutaj ten generic method i jeszcze dodatkowo sobie Wypiszmy wynik tej metody. Tam będzie liczba słoni, okej? Okay? Print Allen. Dobra. No i teraz jak uruchomimy sobie ten program tym razem, Na górze zobaczysz, tak że generic method 4 razy życzę szczęścia pisze, że 4. Generic method 1 razy życzę szczęścia pisze, że 1. Więc tutaj już ta metoda zadziałała. Przypomina to troszkę tą sytuację, właśnie jak robiliśmy w interfejsach, w klasach, w których możemy wskazać przy tutaj przy konstruktorze, że t extends animal. Ta metoda, którą sobie teraz tak pokazaliśmy, możesz ją używać we wszystkich metodach, ok, i możesz używać. Na niej wszystkie klasy, które mają związek z Animal. W tym przypadku. Często to jest używane na przykład w kolekcjach jak używasz liczb, czyli Numbers, rozszerzasz klasę, znak zapytania Extends Numbers i wtedy. Możesz sobie obsługiwać na przykład integera i double, przekazując do metody, która zlicza. Musisz pamiętać jedynie wtedy, żeby przy odwoływaniu się, tak jak tutaj robimy do tego, Animal, tu będziesz miał jakiś number, nie będziesz wiedział, czy to jest double, czy to jest integer, zawsze będziesz mógł na nich wywołać kropka to integer i dzięki temu przeiterujesz w zależności od tego, jak potrzebujesz po całej tej liście i sobie przetworzysz jej. Liczby to jest taki też bardzo popularny przypadek. Warto sobie też go spróbować napisać i wtedy, wtedy tam nabierzesz troszkę bardziej doświadczenia w tym, bo to jest zabieg, który się pojawia. Szczególnie ten znak zapytania: Extends. Wiele osób niepokoi, bo kojarzą te Extends. Animal i czym to się różni? No, no tym się różni, że tu nie wprowadzamy pojęcia te tego typu. Nie stosujemy go do niczego więcej niż pozwolenia na wpuszczenie listy dowolne listy, które rozszerzają Animal. I teraz zobacz, że w tym momencie tutaj to LE ma, jeżeli weźmiemy z niego na przykład jakiś element, na przykład 0, to on tutaj ma, widzisz, metody z Animal. To też jest ważne, że masz tutaj dostęp do tej struktury Animal, dlatego że wskazałeś jawnie, że to będzie Animal. Zachęcam cię do przećwiczenia tego i zapraszam dalej. W tym odcinku przeciwnie do poprzedniego pokażemy jak ograniczać dziką kartą od drugiej strony, od dołu. I tutaj właśnie jest dosyć specyficzna sytuacja, dlatego że wcześniej pozwalaliśmy wszystko, co dziedziczy po animal. Tak naprawdę tyle to, tyle to znaczy. Jednak jeżeli potrzebujemy takiej sytuacji, w której na przykład mielibyśmy listę żyraf i, rys, i listę e, słoni i listę animals, no to chcielibyśmy na przykład zrobić metodę, która nie ma sensu dla żyraf. Przemianujmy sobie to. I tak, żeby tylko elefant, animal mogły być wrzucone do tej metody. Na przykład takie ograniczenie ma sens, jak, jak żyrafa. Nie ma logicznego sensu na wykonanie takiej metody, i nie chcielibyśmy pozwolić komuś, aby mógł w taką metodę, właśnie wrzucić żyrafę, dlatego żeby to było Dlatego, że to by po prostu spowodowało błąd i, i, i zabezpieczamy się dzięki temu przed class cast exception. Zobacz tutaj, mamy listę, w której znak zapytania extends animal. Extends można zastąpić innym słowem kluczowym, które pewnie znasz. Jest to słowo kluczone, kluczowe, które jest związane z odwoływa, odwoływania się do klas nadrzędnych, mianowicie super. Zazwyczaj taki super piszemy, pokażę Ci, tak jak tu w elefant, super, czyli nadklasa, tak jak tu animal, no i wywołuje się wtedy na niej ta struktura. W metodach też możemy napisać super, kropka, nazwa metody, którą chcemy wywołać i to się wywoła wtedy u rodzica. I tutaj tak samo w main, możemy sobie w generyku, jak go definiujemy, zobacz tutaj od razu, że się świeci, widzisz, też rafy się świecą. Możemy sobie wskazać, że znak zapytania super, no i wtedy mamy, wtedy mamy zawężenie od dołu. Więc co nam to daje? Przede wszystkim zawęża wykonanie na tych kolekcjach, na których nie chcemy. Więc jeżeli chcemy mieć tylko elefants i animal, ewentualnie inne klasy, inne klasy od dołu, no to wtedy tutaj musimy napisać elefant. I teraz, kogo możemy wpuścić do takiej metody? Możemy elefant, słonia, możemy animal, zwierzę i feedable, ale nie możemy. żyrafy. OK i tego enclosure w sumie też. Z tego względu, że one nie są pod klasami, z których dziedziczy elefant. Zobacz tu od razu, animal się zaświeciło, dlatego że to jest super of elefant, więc nie możemy skorzystać tutaj tak łatwo po prostu z, z tej struktury jeżeli napiszesz sobie le to tutaj dostaniesz taką informację, że to jest lista czegoś, co jest mniejsze niż elefant, jakie można na tym wykonać y, operacje, weźmy na przykład get i odwołujemy się do jakiegoś indeksu 0 i teraz będziemy mogli zobaczyć, że jedyne z, y, zestawy instrukcji jakie mamy w tej metodzie to są te, które znajdują się w object więc tutaj w tym przypadku nie możemy zapewnić, że to A nie będzie na przykład objectem, bo, bo dopuszczamy tutaj do metody wszystkie nad klasy Elefant, więc to równie dobrze może trafić się new object i ten new object może zostać tutaj przetworzony. Nie? Więc jeżeli chcesz tutaj dodatkowo jeszcze móc na tym operować to możesz sobie sprawdzić na przykład w ciele metody, jaką rzeczywiście mm, klasę mamy, na przykład poprzez Instance Of, możesz sobie sprawdzić, czy nie jesteś objectem. Jeżeli nie jesteś objectem, możesz się poruszać tutaj po tej strukturze elefant. I co nam to daje? Daje nam to mianowicie tyle, że tutaj możemy, po, musimy posługiwać się objectem. OK. No, i poza tym wszystko jest w porządku. Sprawdzamy, czy jest słoniem i wykonujemy te zliczania. Więc tutaj metoda zaczyna działać, po prostu nie mamy dostępu do zestawu instrukcji. Jednak, gdy przewiniemy w dół, zobaczymy tutaj, że count elephants na giraffes nie wchodzi, nie pozwala na zbudowanie projektu. Skopiujemy sobie te dwie linie kodu i spróbujemy na w ogóle na elephants, tak? I tutaj widzimy, że jest. Więc na podstawie tych trzech tutaj sprawdzeń przepuścił animals, przepuścił elephants, ale nie przepuścił giraffes. I tak właśnie działa e, ograniczenie od dołu. Na upartego moglibyśmy również spróbować rzucić to object i to też zaprezentuje na szybko, że object będzie mógł być dodany, no bo stąd niezawąt po prostu on jest tu napiszmy sobie object. Jest klasą, z której dziedziczy animal, więc też i elefant. Widzisz, więc można wpuścić tego objekt. Ok, zakomentujmy ten kod. Nie można w ten sposób tego zrobić. Gdzie często wykorzystuje się taki, taką strukturę, taki mechanizm. Generalnie na przykład, jeżeli chcesz operować na liczbach, i chcesz przepuszczać integery, i chcesz przepuszczać number i no, klasy bardziej ogólne, z których dziedziczy integer, ale nie chcesz przepuszczać w żadnym wypadku na przykład floata czy dubla. Więc jeżeli masz listę, tak jak tu u nas, listę, która przepuszcza integer, no to wtedy będzie mógł przepuścić też tym superem number. Okay? Wtedy będziemy mogli robić operacje na liczbach. Ale równie dobrze może przepuścić i object. I to jest taki minus stosowania tej metody. Trzeba o niej pamiętać, gdy się jej używa. Natomiast jeżeli to się zna, to, to się robi bardzo proste i wtedy może nas uratować w takich właśnie sytuacjach, w której chcemy zawężyć, mm, tak jakby strukturę, y, strukturę, hierarchię klas, tylko o jedną konkretną ścieżkę, podając tą najbardziej Najbardziej sprecyzowaną klasę, i wtedy przepuszczamy tylko jej rodziców, tylko te klasy, które ona rozszerza. Zapraszam dalej. Java przewiduje jeszcze jeden sposób przekazywania tutaj generyków, mianowicie dzika karta bez żadnych ograniczeń. Możemy tu wstawić znak zapytania, i teraz zobacz, co się dzieje. Jeżeli z listy wybierzemy jakiś obiekt, ok. W takiej metodzie, która nie ma ograniczeń, czyli weźmiemy sobie tą naszą listę, get0, to on, wiadomo, tak samo jak z ograniczeniem od dołu, może być nawet obiektem. Dlatego jego lista argumentów również jest taka, właśnie jak w obiekcie. Więc jest to najmniej elastyczne rozwiązanie, najbardziej za to przepuszczające wszystkie rodzaje klas do metody. Równie dobrze moglibyśmy tutaj przekazać, tak naprawdę, list i wszystko co dziedziczy z object, więc generalnie taki zapis jest taki sam jak extends object. Okay? I on równie dobrze będzie działał, tak samo będzie działał, natomiast zapisujemy go samym znakiem zapytania. To jest taka nomenklatura. Więc jeżeli masz taką sytuację, że chcesz, żeby ta metoda działała na wszystkich typach, to w tym przypadku możesz zrobić dziką kartę, która nie jest z żadnej strony ograniczona. No i możemy wtedy przekazać tutaj na przykład listę integerów, listę stringów, listę elephants, listę animals, listę object i to wszystko będzie działało tak samo. W środku możesz się zatroszczyć o to, żeby sprawdzić, jakim rzeczywiście typem jest ten element i będziesz mógł rozwiązać, będziesz mógł rozwiązać wszelkie konflikty. Tutaj zobacz. Count Animals działa, Elephants działa i Giraffes. Jak odkomentujemy, również działa. Mhm. No, konsekwencja jest taka, właśnie, że musisz pamiętać. Tu masz teraz listę obiektów i musisz też adekwatnie obsługiwać, obsługiwać ją, dlatego że to jest lista zwykłych, zwyczajnych obiektów. To jest taki najprostszy przypadek. No, nie da się ukryć, że. On jest dosyć specyficzną sytuacją. Bardzo rzadko spotykam tego typu zapisy, no ale one nieraz też występują. Chciałbym zwrócić swoją uwagę, że podsumowując mamy listy, które mogą być ograniczone od góry, czyli extendem. Wtedy wpuszczamy wszystko, co jest bardziej precyzyjne niż wskazany przez nas typ. Możemy ograniczać od dołu, czyli superem. Wtedy wpuszczamy wszystko, co jest mniej precyzyjne niż wskazany przez nas typ. No i możemy ograniczać właśnie taką pełną, dziką kartą. Wtedy wpuszczamy wszystkie klasy, jakie tylko chcemy do tej metody. Jednak zobacz, że tutaj pewną rzeczą, której ciągle się zapomina, jest to, że te typy generyczne, tutaj mówię o wildkartach, są stosowane, jeżeli masz argument, który jest generykiem. Problem, który się z tym wiąże, tak jak mówiliśmy wcześniej, jest związany z tym, że typ np. list Animal i list Giraffe jest zupełnie innym typem z punktu widzenia Java. Tak samo jak enclosure Elephant i enclosure Animal jest zupełnie inny z punktu widzenia Java. Dlatego możemy przypisać na przykład do obiektu dowolny z nich, bo każdy z nich dziedziczy po object. Natomiast nie możemy jednego przypisać do drugiego, no bo one, mimo że zainicjalizowane tutaj new enclosure. To deklarowane są jako zupełnie inne typy. Więc to miejsce w pamięci, które jest przeznaczone dla konkretnego obiektu, no nie spełnia wymogów, nie spełnia wymogów e, drugiego z nich i nie może zostać podstawione, bo to są zupełnie inne typy. Jeżeli będziesz kiedyś potrzebował, Korzystać właśnie z generyków w argumentach, to zazwyczaj będziesz pisał znak zapytania Extends. Nie, niezwykle rzadko korzysta się z znak zapytania Super, natomiast ten dzika karta ze znakiem zapytania taka jak tutaj, no to to już jest powiedzmy w jakiś sposób nawet unikatowe, dlatego też nie będę się długo nad nią rozwodził, ale warto wiedzieć, że coś takiego jest, żebyś rozumiał jak to działa, ale też jeżeli będziesz miał naprawdę bardzo dziwny problem, no to możliwe, że takie wspomnienie rozwiąże go trochę szybciej. Życzę Ci tego i zapraszam dalej. Zawsze, gdy uczy się generyków, powinno się też zaczerpnąć trochę języka w technice, która nazywa się type rusher. Jest używana przez Java do optymalizowania działania kodu źródłowego, gdy, gdy jest on wykonywany na maszynie wirtualnej. I w celu właśnie takiej optymalizacji usuwa się typy, które są związane tutaj z generykami, tak jak na przykład ten w tym miejscu. No, i kompilator po prostu na etapie budowania projektu, kiedy sprawdza jego poprawność, upewnia się, że nie ma błędów, co może wywnioskować na podstawie wszystkich zawartych przez nas informacji o generykach, a następnie usuwa te generyki. No, i jeżeli to jest też konieczne, to robi zabiegi niezbędne do, do prawidłowego wykonywania kodu, ale to bardziej zaawansowane struktury generyczne i to się dzieje automatycznie, nie musisz się tym martwić. Generalnie działa to w dosyć prosty sposób. Tutaj trzeba przy Włać mechanizmy, które znamy z polimorfizmu i mówiliśmy o nich wcześniej. Mianowicie, gdy deklarujemy tak jak tutaj obiekt słonie, to jego deklaracja to jest enclosure z typem generycznym elefant. I to jest lista instrukcji, którą jest w stanie słonie obsługiwać. Natomiast new enclosure jest to rzeczywisty typ, którym jest inicjalizowany ten obiekt. Więc zawsze idziemy od ogółu do szczegółu. Z tego względu tutaj zazwyczaj jest typ szerszy Niż tu, gdzie jest bardziej precyzyjny. Pozwala nam to hermetyzować zestaw instrukcji tego obiektu, jak ten, dzięki czemu ktoś nie będzie odwoływał się no, do, do, do metod, które mogłyby nam troszkę wysypać naszą strukturę, konstrukcję czy algorytm. No, jest to związane z tym, że rzeczywiste wykonanie zależy od prawej strony, natomiast. Im mniej wystawiamy tych metod, tym jest większa szansa, że ktoś zastosuje prawidłowe techniki programistyczne, zasady solidnego kodu i, i tak dalej, dzięki czemu nie zepsuje algorytmu. Jest to, jest to taki naturalny odruch, który wymuszamy właśnie robiąc schematyzację. No i teraz zauważ, że tutaj z tej z lewej strony, tak jak tu mamy typ, a tutaj mamy jego generyk, no to w momencie wykonania takiego programu przez maszynę wirtualną. Ten kod jest już skompilowany, zbudowany i tutaj nie ma tej informacji, jaki to jest generyk. Z jakiego względu to się dzieje? Chodzi o to, że gdyby program się wykonywał, jakaś, jakiś obiekt na przykład taki jak ten, miałby się wykonywać w czasie działania programu, no to za każdym razem, za którym trzeba by było robić instrukcję dla niego, czyli metody, no bo zobacz tutaj w tym enclosure są one generyczne, więc za razem się podstawiają. To trzeba by było przeszukiwać po pierwsze drzewo y, klas, dla, tego, dla tej klasy, w poszukiwaniu tych, które spełniają warunki. Po drugie, trzeba by było takie metody albo tworzyć wirtualne na, y, na teraz, syntetyczne, statyczne metody, które by rozwiązywały ten problem, Albo trzeba by było, albo trzeba by było y, mieć wygenerowane. Bardzo dużo różnych klas, różnych typów, no co oczywiście też by było narzutem spowalniającym działanie Java. Java i tak jest dosyć obciążona tym, że ona po drodze ma tam mechanizmy pośrednie, środowisko pośrednie, takie jak maszyna wirtualna. No tutaj trzeba intensywnie optymalizować. I decyzja jest taka, że ten enclosure, który widzimy tutaj, jeżeli jest ograniczony czymś, a tutaj akurat jest animal, to wszystkie te te, które widzimy w tych miejscach, podstawią się jako animal. I w ten sposób zostanie skompilowany program. Dlatego wytracamy tą informację o T. Ona jest tylko na czas kompilacji. I to jest dosyć ważne, dlatego że w tym momencie nasza klasa enclosure, gdzieby w kodzie nie była, ok, to ona posiada tylko instrukcje, które są do animal. Więc jeżeli mamy na przykład dodaną tutaj do niej żyrafę, dodaliśmy żyrafę i wiemy, że to jest żyrafa, to w tym miejscu tutaj wiemy, że to jest animal. I Java dalej w kompilacji rozwiązuje ten problem, dopisując tutaj, że to jest żyrafa, czyli rzutując w ten sposób. Rozwiązuje problem tego, że tutaj tej informacji nie dostała, czyli to jest usunięte. OK. I to się nazywa Type erasure. I teraz dzięki temu zobacz, że tutaj działanie programu się tak naprawdę nie zmieniło. To zabezpieczenie, które tu się pojawiło. Jest dobra na czas kompilacji, natomiast w czasie działania programu no, nie trafią się inne użycia kodu niż te, które napisaliśmy, i z tego względu wiemy, że na pewno te rzutowania będą działały prawidłowo. No i dalej, jeżeli ciągle ten mechanizm nie wystarcza, to jeszcze robi się takie mechanizmy mostków, to są, to są funkcje, które wywołują przeciążone funkcje, czyli tutaj polimorfizm statycznie się odbywa, tak, i one e, odpalają siebie nawzajem, rzutując ten typ w środku. No to jest na przykład potrzebne, jeżeli, jeżeli masz niekompatybilne typy. Więc yy, może troszkę yy, zawiłe, ale powtórzmy sobie to jeszcze raz w takim troszkę szybszym tempie. W momencie kompilacji sprawdzane są te typy tutaj, czy one są prawidłowe, czy nie. I dzięki temu wiemy, że nie wystąpi w czasie działania programu class cast exception. Następnie, jeżeli wszystko się zgadza i wiemy, że nie będzie tego błędu, to kompilator usuwa informacje o tych klasach generycznych, które wrzuciliśmy, a następnie w tych miejscach, w które je później wykorzystywaliśmy, wykonuje rzutowania. Później co się dzieje, jeżeli klasa, której używaliśmy, była ograniczana w jakiś sposób, to kompilator wykorzystuje tą informację, żeby dać zestaw instrukcji, które na pewno będzie można wykorzystać na wszystkich obiektach tego enclosure. Natomiast jeżeli nie jest ograniczone, na przykład tak jak tutaj extends animal, tylko jest zostawione samo sobie, no to wiemy, że to równa się sytuacji, w której extends object. Object to jest klasa, która jest na samej górze wszystkich klas, tak? Więc jest po prostu zestaw instrukcji taki jak hashtag to string equals i. Korzyść z tego jest taka, że Java nie musi w czasie wykonania programu dziesiątki razy przeszukiwać całe drzewa klas, generować kodu i podstawiać go, tylko ona przekształca te zapisy, które tutaj mamy, w przystępniejszą formę. Moglibyśmy to robić ręcznie, tylko że wtedy zobacz, jeżeli chciałbyś ręcznie na przykład ten kod tutaj przedstawiać i rzutować go za każdym razem, to musiał, musiałbyś, może pokażę jak to wygląda, musiałbyś dopisywać ten nawias, ujmować później w nawias. Całą tą instrukcję, i następnie dopiero mógłbyś coś z nią robić. No zobacz, że ten zapis zaczyna się komplikować. A jeżeli się pomylisz, gdzieś ci się trochę przewinie i wrzucisz w tym miejscu, tutaj że to jest elefant i zaczniesz robić rzutowanie, to wtedy w czasie działania programu będziesz miał to class cast exception, więc to już nie będzie tej weryfikacji dodatkowej. Z tego względu właśnie mi się wydaje, że te generyki są dużo wydajniejsze niż zostawiać takiej odpowiedzialności na informatyków, na programistów. Z tego względu też type rusher powoduje trochę nieporozumień i błędów, które, do których da się doprowadzić, na przykład jeżeli będziemy chcieli na siłę Użyć typów bardziej ogólnych i w nich wskażemy inny typ, właśnie niż by był z typów konkretnych. Jest to taki problem, możemy tutaj sobie go napisać szybko. Jak jest enclosure, to by był nasz typ ogólny, i tutaj na przykład zrobimy elefant. Więc, więc tak sobie właśnie zróbmy: modern enclosure, niech to będzie żyrafa, elefant, ok. Równa się i też tworzymy modern enclosure. Oczywiście, new, tak. Modern enclosure. Tu się zobacz, w tym trójkątnym nawiasie się domniema, że to jest giraf elefant. A tutaj konstruktor po prostu się tworzy, dobra. I teraz zróbmy sobie taką sytuację, w której mamy zwykły enclosure. I zobacz, że to jest nadklasa Modern Enclosure. Enclosure T. Tutaj w tym enclosure możemy sobie zrobić R e, równa się i przypisać teraz ten nasz Modern Enclosure. Co się dzieje dalej? Poniżej enclosure spróbujemy sobie no, na przykład dodać animal. No i teraz, jaki to będzie animal? My wiemy, że to będzie żyrafa, tak? A dodamy elefant. A tutaj widzisz, co się zaczyna dziać? Tutaj masz taką informację na żółto, że człowieku, tutaj zaczynasz eksperymentować, nie wskazałeś generyka, wskaż lepiej, zobacz, co się może wydarzyć. Tak, dostajesz taką informację, wskazówkę. No i co teraz chciałbym zrobić? Chciałbym teraz zrobić sobie prawdziwy typ, taki jaki znam po, po, po deklaracji modern enclosure, więc tworzę sobie giraffe g, równa się i pobieram ją e get z enclosure get pierwszy element zobacz, tutaj mam napisane tak że require giraffe, a provided object. I co się dzieje? Nie możesz czegoś takiego zrobić. Widzisz? I nie możesz tego zrobić właśnie ze względu na type rusher. Te typy zostały wyczyszczone. że przypisując to ME tutaj, które wie o tym, że to jest giraffe i elefant. Do enclosure, który nie wie, to enclosure nie zaczyna wiedzieć stąd, po tym modelu enclosure, który dostał, a już szczególnie nie zaczyna wiedzieć, jeżeli dodasz do niego new elephant, że to jest elephant albo że to jest giraf. Ok? To ze względu na to, że po time rusher by był błąd, i teraz zobacz, jaki by był błąd. Jeżeli powiedzmy, że to by niby działało, no to tutaj by był elefant, podejrzewam. Tak, więc musielibyśmy sobie zarzutować. I tutaj był, byłoby class cast exception. Nie mogłoby to zajść. Okej, okay. a jeżeli byśmy mieli giraf no to byśmy mieli tutaj class cast exception, w tym miejscu. Okej, okay, więc nie może sobie domniemać tego Kompilator z tego względu, właśnie, że będą czyszczone pliki klas z, z informacji o typach. Trzeba o tym pamiętać. To jest mechanizm, który powoduje, że Java szybciej działa. Nie obciąża nas niczym. Daje nam informacje o tym, co jest nie tak. Ty pamiętaj, żeby zawsze go wykorzystywać, tak jak tu jest wskazane. Niech to będzie, giraffe. Zobacz, i dzięki temu tutaj już mógł dodać giraf. I tutaj ten get co będzie zwracał? Giraffe, czyli zgadza się. Ok, czasem to jest rozwiązywane przez podstawienie tutaj rzutowania. Tak jak mówiłem, więc tu się wstawia ten. Typ, tak, który określaliśmy w trójkątnych nawiasach. Czasem to jest rozwiązywane przez takie metody mostkowe, no to są łańcuchowe wywołania m, przeciążonych metod o takich samych nazwach, ale różnych listach argumentów, tak? Czyli od góry, jak na przykład masz ten enclosure, powiedzmy, nieograniczony, no to masz jedną metodę object, która próbuje rzutować na animal, która następną przekazuje, próbuje rzutować na giraffe i tak dalej. Tak samo to się dzieje, jeżeli jeżeli mamy typy integer, string, bardziej ogólne, które, które ze sobą konfliktują, to są tworzone po prostu osobne metody dla nich, i one się w zależności od tego wyzwalają, wywołują w odpowiednim momencie. Jest to mechanizmy zupełnie automatyczne, ale dzięki temu, że wiesz, że takie coś się dzieje to nie napotkasz wielu błędów. One są zawsze źle opisane. Te instrukcje, które tu są w środowisku, czy w Javie, powody kompilacji klas exception, no to jest nieintuicyjne. Z tego względu musisz pilnować tak, żeby, żeby przy generykach mieć z tyłu głowy zawsze, że o kurczę, może robię, może robię coś wbrew właśnie czyszczeniu typów i może jakiś próbuję zabieg zrobić, który nie ma sensu, bo on się nie skompiluje. Pamiętaj o tym, wracaj wspomnieniami właśnie do tej lekcji, no bo to jest najczęstsza pułapka na generykach. Każdego dotyka i każdemu trzeba... Tłumaczyć, jak się uczy programować. Warto o tym pamiętać. Zapraszam dalej. Gdy mowa o generykach, jest jeszcze jedna pułapka, o której warto zdawać sobie sprawę, generalnie, dlaczego nie można tworzyć generycznej tablicy. Jeśli chodzi o tablice, to ja ich bardzo dawno nie napisałem z własnej nieprzymuszonej woli. Tutaj raczej klauzura sumienia chodzi, bo, bo, bo jest dużo lepszych struktur danych, no ale czasem są niezbędne, na przykład przy pisaniu w Javie silników gier e, trzeba korzystać koniecznie z tablic no tam zarządzanie pamięcią jest krytyczne e, przy, przy buforach też czasem trzeba korzystać z tablic, przy przetwarzaniu dźwięku e, czystego BCM Wave na przykład też trzeba korzystać, e, więc no jak już jest taki mechanizm i się z niego korzysta no, to trzeba go zostawić i też jego używać zgodnie z konwencją projektową. I ciebie też mogą spotkać takie sytuacje właśnie niezręczne, w których będziesz chciał e, określić strukturę modeli danych do przetwarzania, na przykład w programie, e, no i napotkasz problem przy generykach. Więc e, bardzo łatwo będzie nam to wytłumaczyć, może na m, najprostszym generyku, jakim jest, czyli na liście. Lista jest generyczna, można do niej wrzucić dowolne, dowolnego typu e, obiekty. Muszą być po prostu wskazane, a jakie to są obiekty, tak? No i teraz, czy moglibyśmy zrobić taki zapis, może list, czy list lista? No i zróbmy jakieś dwa typy, które są ze sobą niezwiązane w hierarchii klas pionowo, tak? Czyli są sąsiadami na tym samym poziomie. To znaczy, że nie są w relacji ojciec, córka i tak dalej, tylko w relacji kuzyn. Więc tutaj spróbujmy. Spróbujmy wpisać O integer i, i double albo float będą dobrym przykładem I zróbmy taką listę Która jest tablicą Niech to będzie Integer list Równa się new List integer No na przykład Tam Śmiele elementowe tak No i zobacz tutaj mam już miał taki błąd Kompilator ci mówi, że próbujesz utworzyć no, generyczną tablicę, tak? No i tutaj jest takie wyjaśnienie, dlaczego jest to niemożliwe. Ono jest napisane w sposób nieprzystępny, według mnie. Zobacz, jak skomplikowane. Ja chciałbym ci wyjaśnić, dlaczego to tutaj nie działa. Chodzi o to, że to jest analogiczny przykład do tego, który pokazywaliśmy sobie wcześniej o Type Rusher, tam raczej kompilator zabezpieczał nas przed wykonaniem instrukcji, które są no, no, niemożliwe do wykonania. Tam jest klas exception. W tym przypadku jest odwrotnie. Tutaj nas zabezpiecza przed tym, żeby się nie wykonał kod, który mógłby się wykonać, a nie powinien. Mianowicie mogłoby to też spowodować. Błędy, konkretnie błędy na tablicach. I to już by był Array Store Exception, chyba tak, Array Store Exception. Dlaczego tak by się wydarzyło? No, zobacz, co się dzieje. Jeżeli weźmiemy sobie drugą listę, napiszmy sobie niżej listę, tym razem zwykłą taką listę. Doubly, double list równa się new Array List, to, to do szczegółu, tak. No, tutaj jest ten double, żebyś go widział. To jest ważne. No i spróbujmy sobie teraz do tej double list dodać jaku, jakiegoś double, jakąś wartość, tak? Niech to będzie na przykład pi 3.14, powiedzmy. No i teraz, jeżeli chcielibyśmy na tym integ integer list na pozycji na przykład 0 przypisać double list to będziemy mieli błąd, że jest list integer i list double i to zakonfliktowanie będzie dla nas widoczne tak? jest wprost pokazane a teraz zobacz jeżeli bym wrzucił the object, object objects tą naszą listę integer list i naszłaby mnie później ochota, żeby na tym object na pozycji 0 wrzucić. O! Widzisz, co się stało? To już się nie świeci. Dlaczego tak jest? Co, co tu się właśnie wydarzyło? Czemu ten kod w tym momencie przestał się świecić? rasher czy coś innego? Nie robimy w ogóle generycznych tablic z tego względu, że one działają zupełnie inaczej niż kolekcje. Kolekcje to są struktury typów prostych. Tam jest, tam jest wszystko oklasowane co są obiekty, tak. Natomiast tutaj, zobacz, tablicy działają trochę innym poziomie. Java była bardzo młodym językiem, tak? kiedy, kiedy one były tak jakby w codziennym użyciu. One inaczej troszkę są przechowywane w pamięci. Te struktury są no, trochę bardziej, nie wiem, może nazwę je niskopoziomowe. No i teraz typy. Tych elementów w tablicach, są przechowywane, e, no w, w środowisku uruchomieniowym w maszynie wirtualnej Java razem z elementami, czyli element i jego wartość, czyli tu integer i na przykład 7, integer i na przykład 5, integer i na przykład 2, one są przechowywane razem w pamięci. Więc e, w, więc, jeżeli w czasie działania programu nastąpi konflikt takich typów. No to tam poleci array Store Exception. No musi być ten typ zdefiniowany i on musi być utrzymywany, tak? No i teraz z racji tego, że, tak jak mówiliśmy, TypeEraser wyczyszcza obiektom typy, jak jest generyk, tak? No to w czasie kompilacji one się wyczyszcza, a później w czasie działania programu no nie będzie miał podstaw, żeby tak? odmówić wykonania takiej instrukcji, no i to nas doprowadzi do błędu. Dlatego zablokowane jest całkowicie robienie takich struktur, Ok, bo one prowadzą po prostu do zakonfliktowania. No i tutaj w tym przypadku nie możemy takiej listy utworzyć. No problem jest taki, że jak robisz tablicę, no to one mogą mieć swoje wariacje, jeżeli ta hierarchia typów w tablicach jest zachowana, tak? Więc jeżeli na przykład, no. In, jest tablica integerów, a druga tablica numbers. No to one mogą być wrzucone, te integery, do tablicy numbers, tak? Natomiast generyki nie wspierają takiego czegoś, jak, jak e, pokazywaliśmy sobie, tak? Że enclosure jednego typu, na przykład elefant, może być wrzucony do enclosure, który jest e, animal. Tu się pojawia konflikt w naturze tych mechanizmów. No i dlatego nie możemy tego typu operacji wykonywać. Przez wyczyszczenie type rasher tablice nie miałyby informacji o tym, jaką, jaką, jaki typ jest przetwarzany, jakie typy, na jakich typach operuje, tak? No a musi to być jawne w tablicach, więc, więc to nie może działać. To jest dosyć skomplikowane, bo trzeba wiedzieć, jak działają tablice w Javie. No i one właśnie tak działają, że jest przechowywana w pamięci lista. OK i to są wartości i ich klasy, więc to nie jest zupełnie klasa w referencyjnym rozumieniu takim jawowym jak na przykład list. Tak, list to jest klasa napisana przez, e, przez programistów do rozszerzenia Java, i ona korzysta dopiero z takich podstawowych, tych prymitywnych wartości, jak e, e, właśnie buliny, małe, inty, tak, jeżeli przechowuje na przykład. Stringi to przechowuje char array. Jeżeli przechowuje integery duże, czyli klasa integer, mówię o tej, no to tam pod spodem wtedy w środku już trzymany jest to jako value taki z małym intem, tak? Więc do tego są owiarki, dodatkowe mechanizmy. No, i tutaj w tej tablicy wracając do niej, to nie jest mechanizm tak wyrafinowany, klasowy, tylko to jest mechanizm języka, składnik języka Java, nie jego API. Dlatego dla, trzeba mieć na względzie, że to nie będzie tak prosto i jeżeli to możliwe. No, to nie korzystaj z tablic, ich się nie używa, jeżeli to nie jest naprawdę czymś konkretnym wymuszone. A jeżeli musisz używać, to nie pisz, nie próbuj w generyki iść, bo tutaj będą się robiły komplikacje. Lepiej robić kompozycje w takich przypadkach i specyficzne e, klasy pod przypadki użycia. Do tego zachęcam. Zapraszam dalej.